Cześć! Witam Was w dzisiejszym odcinku w serii, w której na tablecie Kiano Intellect gramy w gry, o które prosicie. W dzisiejszym odcinku będzie gra, o którą kilkoro z Was prosiło mnie w wiadomościach prywatnych. Tak więc dzisiaj gramy w Mirror's Edge. Zapraszam na film. Oczywiście tutaj jeszcze zrobię taką małą przebitkę. Jakie są wymagania gry, a ile z tego spełnia tablet. I oczywiście sam moment ładowania gry będzie bez cięć. Gra jest uruchomiona w średnich detalach, w niepełnej rozdzielczości. To sobie będziemy mogli... Naciskamy dowolny klawisz i nie będę robił trybu kariery, tylko zrobię to sobie pojedynczy wyścig. Wyścig na czas. Zrobimy sobie online, co prawda posiadam wersję Steamową i mam konto, natomiast nie będę używał tego konta teraz tutaj. Swoją drogą, taki ze mnie parkurowiec jak kierowca ciężarówki, więc macie odpowiedź dlaczego. Okej, to zaczynamy wyścig. Gra jest płynna. Opłaciło się zmniejszyć rozdzielczość tylko po to, żeby gra chodziła w tym momencie lepiej. Bo nadal wygląda bardzo fajnie, a oprócz tego jest płynna, więc tak właściwie nie straciliśmy tutaj nic. To jest ten motyw, którego nie lubię. Czyli przeskoczenie z jednej krawędzi na drugą. Chyba nie będzie dane mi tego zrobić. Sobie też podziwiać chwilę widoki, a przy okazji dowiedziałem się ostatnio, dlaczego czasem wyłącza mi się mysz i klawiatura. Nie jest to w żaden sposób spowodowane słabymi bateriami. Po prostu Windows od 8 w górę, czyli Windows 8, 8.1 i teraz eksperymentalna 10, ma problemy z działaniem Bluetooth, ponieważ w momencie, kiedy sprzęt wchodzi w tryb oszczędzania energii, odłącza Bluetooth i trzeba go dopiero wznowić. I tym to właśnie jest spowodowane, a nie tak jak myślałem wcześniej. Właśnie
problemami z baterią. No i widzicie, teraz znowu są jakieś problemy z klawiaturą. O tak, idealnie. I... bum. Oj. Gra idealna dla sadystów. I... No być może teraz się uda, będzie ostatnia szansa. No, nie udało się. Dobra. Mniejsza o to, tutaj wrócimy do normalnej kamery. Jak więc widzicie, można bardzo sobie fajnie pograć w Mirror's Edge. Jeśli lubicie tą grę, na Kiano ona w pełni się sprawdzi, więc akurat do tej gry z czystym sumieniem ten tablet mogę polecić. W następnym odcinku klasycznie będzie jedna z gier, która znajduje się w opisie filmu. A na dzisiaj to wszystko. Dzięki za oglądanie i do następnego razu. Cześć!